Dzień dobry, jestem Michał Wejna, jestem właścicielem firmy Wejna Invest, która się zajmuje nieruchomościami komercyjnymi oraz prezesem firmy Wejna Door Panels, która zajmuje się produkcją wypełnień drzwiowych. Zostałem poproszony, żeby pokrótce opowiedzieć o CSR-ze na podstawie swoich doświadczeń. CSR, czyli Corporate Social Responsibility, po polsku społeczna odpowiedzialność biznesu. Jest to koncepcja, według której przedsiębiorstwa, budując swoją strategię długoterminową, mają brać pod uwagę interesy społeczne, relacje z różnymi grupami interesariuszy oraz mają brać pod uwagę ochronę środowiska. Studiując podczas swoich studiów doktoranckich, spotykałem się wielokrotnie z CSR-em. Moją dysertację doktorancką pisałem na temat pozytywnego przywództwa. Wielokrotnie musiałem analizować badania i ich wyniki, które jednoznacznie wskazywały, że CSR naprawdę warto wprowadzać i jest on bardzo opłacalny dla przedsiębiorstwa, jak i dla społeczności. CSR dla mnie osobiście jest jedną z przyjemniejszych sfer prowadzenia biznesu. Prowadzenie biznesu, wiadomo, skupiam się na zysku, skupiam się na rentowności. W tej sferze mogę mieć inną jakby przyjemność i satysfakcję, zrobić coś dobrego, mówiąc górnolotnie. Oczywiście CSR nie można też mylić z filantropią. Ona ma na celu także zwiększenie rentowności firmy, zwiększenie zysku, buduje się markę, buduje się dobre skojarzenia z firmą, wśród swoich pracowników, ale też z odbiorcą, z klientem. CSR, jak już mówiłem, choćby na te trzy główne elementy się składa. Może powiem o interesie społecznym, tak? Na którym między innymi wpływają właśnie wszystkie wsparcia, dotacje na takie sytuacje z kulturą związane, tak? Czyli wspieranie kultury i nauki. Tu przykładem Wejna Invest jest wspieranie Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Zaczęliśmy już jakiś czas temu wspólny projekt. Ma to na celu takie wsparcie, tak? Powoduje wsparcie mecenasów, wsparcie sponsorów, powoduje, że bilety są tańsze, że są bardziej przystępne dla odbiorców i przez to jakby kultura jest bardziej dostępna dla ludzi. To jest jakby ten główny cel. Kultura, jak wiadomo, jest bardzo ważna dla społeczeństwa, dla człowieczeństwa. Również marka Wejna Invest przez to zyskuje, bo jakby próbuje przez taki sponsoring swoją markę przedstawiać jako firmę, która interesuje się sztuką i kulturą, która wspiera takie inicjatywy. Wejna Invest proponuje w swojej ofercie na wysokim poziomie lokale komercyjne. Czy to jest w nowoczesnym biurowcu, czy to jest w starej kamienicy, zawsze trzymamy poziom. Więc też chcę, żeby się firma kojarzyła właśnie z wysokim poziomem. Kultura do niego należy. Tym bardziej jak wielkie koncerty muzyki poważnej, symfonicznej. Wejna Invest także wspiera kulturę w zakresie filmów reżyserów lokalnych, między innymi Ryszarda Kruka. Już brałem udział, wspierałem przynajmniej 3 filmy. Sam uczestniczyłem w nagrywaniu, sam pomagałem nie tylko właśnie finansowo, ale także i można powiedzieć fizycznie, więc dla mnie to też było ciekawe doświadczenie. Wspomagamy też takie bezpośrednie akcje, na przykład Fundację Wędka imienia każdego człowieka. Tutaj Wojtek, założyciel, wiele razy z nim robiliśmy różne inicjatywy i tu widać jakby taki bezpośredni wpływ właśnie na społeczność, tak, że się aktywizuje dzieci, młodzież, starówki, widać ten efekt od razu.
Wspieram też, jako Wejna Invest wspieramy też coroczny uniwersytecki koncert charytatywny na moim wydziale przez Wydział Nauk Ekonomicznych organizowanym. No i w ten sposób tworzymy markę, uczestniczymy w tym. To się jakby wkomponowuje w tą naszą strategię długofalową CSR-u. Jak już wspomniałem, CSR to także ochrona środowiska. No, nie każdego na przykład stać na fotowoltaikę i są prostsze sposoby jak segregacja odpadów, jak zbieranie makulatury. To też w obu spółkach robimy. To jakby obniża przy okazji też koszty eksploatacyjne. Ale na przykładzie fotowoltaiki, gdzie mogę, czy w jednej firmie, czy w drugiej, instalujemy te instalacje. Powiem szczerze, że jesteśmy mega zadowoleni z efektów. Fotowoltaika sama w sobie nie emituje żadnych gazów cieplarnianych, jest jakby eko. No nie jako, tylko jest eko. Powoduje redukcję wytwarzania CO2 właśnie poprzez to, że czym więcej my wyprodukujemy energii, tym mniej weźmiemy ją z sieci, czyli jakby obniżamy całkowitą produkcję tej energii. Wygląda to tak naprawdę już w tej chwili estetycznie. Takie biurowce czy budynki też nabieram takiej nowoczesności. No i jesteśmy eko. To też jest właśnie ten etap jakby społecznej odpowiedzialności biznesu, czyli właśnie tej strategii długoterminowej. Ta długoterminowość tu się przejawia tym, że myślimy o środowisku, czyli nie o czymś, co zaraz będzie miało jakiś efekt, ale w przyszłości, o naszych dzieciach, wnukach, czyli bardzo patrząc w przód. Trzecim tym segmentem CSR-u są relacje z grupami interesariuszy. No tutaj głównie myślimy też o pracownikach. W firmie Weinador Panels przejawia się choćby tak, że próbujemy dla pracowników robić jak najlepsze miejsce do pracy, tak? Czyli wnętrza też są ważne, bo w ładnych wnętrzach fajnie się pracuje. Socjalne warunki, załóżmy, mają też Medicover, tak, moi pracownicy za darmo, różne eventy, różne dodatki. Mniej pracujemy w piątki, załóżmy, mamy krótszy dzień pracy. To wszystko jakby wpływa na dobrostan takiego pracownika. No i oczywiście też efektem jest jego większa wydajność i przywiązanie do firmy. I tak ja widzę CSR. No tu jeszcze może nawiążę do Weinador Panels, jeśli chodzi o te dbanie o otoczenie, tak? Czyli współpraca z sąsiadami, mówiąc po prostu. Mamy na przykład parafię vis-a-vis, która udostępnia nam parking, my jej udostępniamy parking, pomagamy sobie nawzajem, jakieś festyny i tak dalej. Właśnie o taką współpracę chodzi, tak, żeby nie widzieć siebie tylko, że firma zysk i jest dobrze, tylko że patrzeć troszkę wokół siebie. Tak ja postrzegam CSR, tak ja go prowadzę i mówię, to przynosi satysfakcję i przyjemność. Dziękuję tutaj Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej za zaproszenie. Myślę, że ta współpraca będzie długoterminowa. Jestem przez to też zapraszany na koncerty, na które z chęcią chodzę. Pamiętajmy, że warto wspomagać różnego rodzaju inicjatywy, czy jest to małe przedsiębiorstwo, czy duże. CSR kojarzy się z korporacjami, które tak naprawdę no, zaczęły wprowadzać to, one były tym początkiem. Ale to nie znaczy, każda małe mikro przedsiębiorstwo może też zrobić coś w tym kierunku. To się zawsze opłaca i nie bójmy się inwestować w ludzi i w kulturę. Dziękuję.